piętro. Dzień dobry Państwu. Z trzeciego piętra Teatru Polskiego w Poznaniu zapraszam Państwa na krótką wycieczkę po nieznanych miejscach naszego teatru z okazji Dnia Teatru. W ramach akcji Dotknij Teatru pokażemy Państwu coś, czego nikt z Państwa jeszcze nie widział ani nie dotykał. Gdzie jesteśmy? Na strychu. Na strychu Teatru Polskiego w Poznaniu. To tutaj podobno mieszka ten duch, którego często można słyszeć na schodach przechodzącego nie wiadomo skąd, nie wiadomo dokąd, pod pokojami gościnnie mieszkających aktorów i reżyserów. Teraz pytanie za 100 punktów. Czy jest w teatrze winda? Zapraszam. Po lewej stronie mała sala prób, tak zwana stara. Bezpośrednio pod nami, tutaj, jaskółka, najwyższy balkon, a niżej widownia dużej sceny. A oto i winda. Nie wierzycie? Zapraszam. Wielka korba, bęben z nawiniętą stalową liną, krążki prowadzące, ale dokąd? Jesteśmy dokładnie nad środkiem widowni Teatru Polskiego. Wiecie już, do czego służy ta winda? Tak jest. Do żyrandola. Ten wielki żyrandol, który wisi na środku sufitu nad widownią, jest opuszczany właśnie przy pomocy tej windy. Po to, żeby go czyścić, kiedyś po to, żeby go zapalać. Albo żeby wyciągnąć z niego ptaka, który tam się zaplątał. A za tą ścianą jest scena. Sznurownie i drewniane pomosty techniczne. W naszym teatrze prawie wszystko jest drewniane. W następnym odcinku pokażemy i opowiemy właśnie o tych pomostach. Zapraszam.